Borys rzucił na stół stos papierów i zaryczał, nie mogąc opanować emocji. Jaka świństwo. Nie tylko popatrz, jakie to świństwo. Zaczął chodzić po biurze, a następnie nacisnął przycisk, żeby wezwać sekretarkę i zażądał, aby znalazła Wołodę. Jakiego Wołodę, Borys Łwowicz, nie zrozumiała Tatiana. Metlickiego zdziału ekonomicznego, co tu jest niejasne. Ryknął Borys, a już po pięciu minutach mierzył wzrokiem zdezorientowanego wołodę. Więc tak, Włodzimierz, nasz projekt jest na skraju porażki. Czasu prawie nie zostało, a jeśli zawiodę inwestorów, to was wszystkich rozgonię do diabła matki. Proszę to wziąć pod uwagę i przekazać swojemu działowi ekonomicznemu. Od dzisiaj pełnisz obowiązki głównego ekonomisty. To jasne. Oczywiście z podwyżką wynagrodzenia i zachowaniem wszystkich przywilejów. Ale twoja odpowiedzialność wzrasta wielokrotnie. Za wszystko, co robi lub nie robi twój dział, teraz będziesz odpowiadać ty. A co z Elwirą Wasiljewną? Elwira Wasiljewna znalazła sobie inne, cieplejsze miejsce. Borys powiedział to cicho, ale z jasnym gniewem w głosie, a Włodzimierz od razu stracił ochotę na zadawanie mu jakichkolwiek pytań. A ten kontynuował. Rozumiem, że nagłe powołanie na to stanowisko może cię zbić z stropu, ale nie mamy czasu na rozkręcanie się. W ciągu dwóch dni musicie znaleźć błąd w obliczeniach i przedstawić mi idealnie przemyślane dane. Optymalnie, jeśli po waszej pracy projekt zostanie uproszczony i zoptymalizowany. A teraz idź, nie śmiem cię zatrzymywać. Włodzimierz kiwnął głową i szybkim krokiem opuścił biuro. Nie miał żadnej ochoty rozmawiać z rozwścieczonym szefem. Borys Łwowicz zawsze wyróżniał się surowym, wybuchowym charakterem, był wymagający wobec podwładnych i nikomu nie dawał taryfy ulgowej, nawet głównej ekonomistce Elwirze Wasiliewnej, swojej żonie. Kiedyś razem zaczynali biznes i przez dziesięć lat udało im się stworzyć prosperującą firmę, na czele której stanął Borys. Posiadał wszystkie cechy sukcesyjnego przedsiębiorcy, był zdecydowany, pracowity, odważny. Zorientowany na cel i sprawiedliwy wobec podwładnych. Borys zdawał sobie sprawę, że jego wybuchowy charakter może tylko przeszkadzać wspólnej sprawie, dlatego starał się maksymalnie się kontrolować, nie pozwalając na wyjście poza granice rozsądku. Wiele w tym pomagała mu żona. Piękna, zawsze zadbana i elegancka Elwira doskonale znała swoją wartość i uważała, że odgrywa bezpośrednią rolę szarego kardynała. To ją w pełni satysfakcjonowało, ale tylko do momentu, kiedy pewnego razu Borys, wyjeżdżając w delegację, zadzwonił do niej i poprosił, by poszła na spotkanie zamiast niego. Ela, musimy tam być na tym spotkaniu. Jesteśmy jedną z wiodących firm miasta i musimy bronić naszych interesów. Tym bardziej, że będą tam też nasi konkurenci. Oczywiście, lepiej by było, gdybym zdążył przyjechać, ale na pewno się nie uda. Spotkanie z inwestorami jest zaplanowane tylko na jutro i nie mogę go ani odwołać, ani przełożyć. Nie martw się tak, drogi uspokoiła męża Elwira. W końcu to nasz wspólny biznes i ja też w nim nie jestem obca. Więc nie martw się wszystko będzie dobrze mogę cię zapewnić nie zginę. Ale zniknęła, ledwie zobaczyła ciemne oczy głównego konkurenta swojego męża, Igora Jegorowa. Był niezwykle atrakcyjnym mężczyzną, a fluid jego uroku Elvira poczuła niemal fizycznie. Dlatego, gdy po spotkaniu podszedł do niej i zaprosił na filiżankę kawy. Nie mogła mu odmówić. Chcesz coś ze mną omówić? Zapytała, kiedy przyszli do przytulnej kawiarni i złożyli zamówienie. Nie, uśmiechnął się Igor łagodnie. Po prostu przepraszam za szczegóły. Dzisiaj nie zdążyłem zjeść śniadania i postanowiłem zaproponować ci towarzystwo. Nie lubię jeść sam, a w twoim mieście nie znam nikogo. Wszyscy moi przyjaciele i znajomi zostali w regionie. Dopiero CEO kupiłem ten biznes. Gdzie się zatrzymałaś? W hotelu? Nie, kupiłem dom w Kendrowym. Duży, oczywiście, dla mnie samego, ale mam nadzieję, że wkrótce założę nie tylko rodzinę, ale i dzieci. Brwi Elwiry poszybowały w górę. Kendrowy był dość drogim, elitarnym osiedlem zamkniętym, gdzie mogli zamieszkać tylko ludzie o bardzo wysokich dochodach. Elwira milczała przez chwilę: Nie masz żony? Nie mogła się powstrzymać od pytania. Nie, jestem sam już od czterech lat. Marina zawsze marzyła o życiu w Stanach, a mnie tam nie podoba. Ogólnie za granicą czuję się jak obcy, nie to co tutaj. W każdym razie nasze drogi się rozeszły. O ile wiem, ona zdążyła już wyjść za mąż, a ja powoli zaczynam zamieniać się w zatwardziałego kawalera. Nie sądzę, żeby ci się to udało, zaśmiała się Elwira. Żeńska połowa naszego miasta nie przepuści tak wspaniałego egzemplarza, bądź pewien. A ty. Zapytał Igor, patrząc jej prosto w oczy i zakrywając swoją dłonią jej rękę. Elwira zapłonęła, jakby była zupełnie niedoświadczoną dziewczyną. Wydawało się jej, że jej serce zaraz wyskoczy z piersi. Starając się opanować, odwróciła się, ale swojej ręki nie odsunęła. A kilka godzin później, wychodząc z łazienki w wspaniałym domu Igora, uśmiechała się do niego szczęśliwym uśmiechem zakochanej kobiety. Zapomniała o całym świecie, nie pamiętała ani o mężu, ani o tym, że tyle lat żyli dusza w dusze, ani o sprawach, które mu powierzyła. Chyba zwariowałam, powiedziała Igorowi, otulając się w miękkie puszyste ręczniki. I bardzo mi się to podoba, odpowiedział, podając jej rękę. Po powrocie z delegacji, Boris od razu zauważył, że coś dzieje się z żoną, ale na jego pytania nie odpowiadała i tylko machała ręką od jego natrętnego zmartwienia. Wtedy zdecydował, że po prostu zmęczyła się sama prowadząc sprawy firmy i zaproponował jej odpoczynek. Elwira z radością skinęła głową. To by było miło. Szczerze mówiąc, sama chciałam cię o to prosić. Nie będziesz miał nic przeciwko, jeśli wybiorę dla siebie jakieś sanatorium i spędzę tam choćby kilka dni. Oczywiście, że nie, kochanie. Naprawdę zasłużyłaś na odpoczynek. Wkrótce Elwira wyjechała i była nieobecna prawie tydzień. Tylko Boris nawet nie przypuszczał, że jego żona jako miejsce swojego odpoczynku wybrała nie sanatorium, a wiejski dom ich głównego konkurenta Igora Jegorowa. Minęło kilka miesięcy. Cały ten czas Boris był pogrążony w pracy. Nie mógł zrozumieć, co się dzieje. Zyski spadły, nowe umowy były zawierane na nie najlepszych warunkach, wiodące projekty wymykały mu się z rąk. Do tego zaczęły się wyraźnie zamówione przez kogoś kontrole. Boris, zdając sobie sprawę, że traci pozycję, wyczerpywał się, próbując wszystko wrócić na dawny poziom. Jednak wszystko wymykało mu się z rąk. Pewnego dnia, w silnym rozdrażnieniu, wyszedł z biura i na progu zderzył się z biednie ubraną kobietą. Co jest? Krzyknął na nią Boris Nie widzisz, dokąd idziesz proszę, pomóżcie powiedziała. Wyciągając do niego rękę O mój Boże wykrzyknął Boris Białmużne należy prosić przy kościele, a tu jest centrum biznesowe. Jednak, pomimo oburzenia, sięgnął do kieszeni, wyciągnął banknot i wsunął go biedaczce. Ku jego zdziwieniu, kobieta odsunęła się od niego i tylko machnęła rękami. Co ty? Wcale nie o to mi chodziło. Szukam pracy. Tam na drzwiach wisi ogłoszenie, że potrzebna jest sprzątaczka. Nieznajoma z czerwonym ze wstydu obliczem szybko wymieniła firmę Borisa. Po prostu chciałam zapytać, jak szybko ją znaleźć i do kogo tam się zgłosić. a, a, a zaśmiał się Boris. A ja już myślałem, że jesteś żebraczką. Kobieta znów zalała się gęstym rumieńcem. Dobrze, nie krępuj się powiedział Boris. Idź na piąte piętro tam znajdziesz Annę Wasiliewną. Powiedz jej, że Boris Lwowicz zatrudnił Cię do pracy. Niech Cię zarejestruje. A kto to jest Boris Lwowicz? Nie od razu zrozumiała kobieta. To ja, Kowalew Boris Lwowicz, dyrektor i właściciel firmy. Gdzie zamierzasz się zatrudnić? A więc wkrótce będziesz moim bezpośrednim przełożonym. Bardzo mi miło, uśmiechnęła się delikatnie nieznajoma. Nazywam się Ksenia Wiktorowna. Jej słowa zostały wypowiedziane z taką bezpośredniością, że Boris był zaskoczony. Przywykł do tego, że jego podwładni się go boją, a ta przyszła sprzątaczka, którą pomylił z żebraczką. Rozmawiała z nim jak równy z równym. Zapamiętam ponownie uśmiechnął się i, nie oglądając się, kontynuował swoją drogę. Minutę później jego myśli wróciły do poprzednich problemów i całkowicie zapomniał o istnieniu owej Ksenii. A potem wydarzyło się coś, co na długo wyrwało go z rutyny. Pewnego wieczoru zadzwonił do niego dobry znajomy, któremu nieraz pomagał. Słuchaj, Borys, mam taką wiadomość. Nawet nie wiem, jak powiedzieć. Witia, mów krótko i na temat, zaproponował Boris. Jestem zmęczony i nie chcę długich wyjaśnień. Jak chcesz. Ogólnie rzecz biorąc, na twój biznes chcę położyć łapę Igor Jegorow. Słyszałeś o takim. Skąd informacje? Zainteresował się Boris. Poczekaj, jedziesz samochodem. Tak, jadę do domu. A co? Zaparkuj. Mam do powiedzenia jeszcze coś. Musisz to przetrawić. No dalej, czekam, żeby nie było kłopotów. Boris zrozumiał, że przyjaciel nie żartuje, zjechał na pobocze i wyłączył silnik. Mów, słucham uważnie. To twoja własna żona cię topi. Elwira spotyka się z Jegorowem już od dawna. Dowiedziałem się o tym dopiero dzisiaj. Ale źródło jest pewne. Są nawet zdjęcia. Różne. To nie w samochodzie, to w restauracji, to u niego w domu. Ogólnie jego row jest na haku u jednego poważnego człowieka, więc zorganizował za nim totalną obserwację. Przypadkiem trafiłem na zdjęcie. Zacząłem pytać i dostałem odpowiedzi. Boris uderzył z całej siły dłońmi w kierownicę i głośno przeklął. Potem trochę milczał, próbując zrozumieć, co teraz robić. Witja, możesz mi wysłać te materiały? Tylko niektóre zdjęcia i skejni. Nie mam dostępu do pełnych danych. Dobrze, wyślij. I dziękuję ci. Przepraszam, Borys, ale nie mogłem milczeć. Witja, nawet nie wiesz co teraz dla mnie zrobiłeś. Jestem ci dłużny i nigdy o tym nie zapomnę. Nic nie szkodzi. Jesteśmy przyzwyczajeni do pomagania sobie nawzajem, odpowiedział Wiktor. Prawie całą godzinę Boris siedział w samochodzie, gorączkowo myśląc, jak się zachować w tej sytuacji. Już dawno podejrzewał, że w jego zespole jest szczur i sam próbował dowiedzieć się, kto to jest ale jak można było pomyśleć o żonie. Czego ci brakowało, Elwira? Zapytał Boris w pustkę i nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Boris nie zdecydował się na wielki skandal, po prostu powiedział żonie, że wszystko wie i zażądał, aby odeszła. W przeciwieństwie do męża, Elwira urządziła mu prawdziwą histerię, mówiąc, że to on jest we wszystkim winny, że dawno nie czuje się kobietą, że wybrał pracę, a nie ją, i na koniec, nie mogąc się powstrzymać, powiedziała, że specjalnie poprawiała dane w dokumentach i teraz nikt nie będzie mógł znaleźć błędów w obliczeniach. Nowy przetarg zdobędziemy my z Igorem, oświadczyła mu i od razu pojedziemy do Emiratów świętować nasze zwycięstwo. Boris otworzył przed nią drzwi jak dywan, ale gdy Elwira odeszła, długo błąkał się po mieszkaniu jak ranny zwierz, wyjąc z bólu serca, a rano wezwał do siebie Metlickiego i nakazał pilnie przeanalizować wszystkie dokumenty i szukać błędów w obliczeniach. I żeby nikt bez mojego pozwolenia nie odważył się odejść z miejsca pracy, krzyknął za nowo mianowanym głównym ekonomistą. O dziewiątej wieczorem Boris postanowił dowiedzieć się, jak idą sprawy i co już zostało zrobione, więc zaprosił do sali konferencyjnej cały dział ekonomiczny. Pracownicy przyszli, ale nic sensownego mu nie mogli powiedzieć. Opuszczając głowy, myśleli tylko o tym, jak wydostać się stąd cało i przetrwać te burze. Borys lwowych zobaczył to na ich twarzach i, nie mogąc się powstrzymać, rzucił szklanką w ścianę, rozbijając ją na drobne kawałki. Dziwnym trafem ten nieoczekiwany wybuch gniewu przywrócił Borysowi względną równowagę duchową i, spoglądając na swoich przerażonych pracowników, zaczął mówić cicho i spokojnie. Wyjaśniał rzeczywisty stan rzeczy, mówił, czego od nich oczekuje, wspomniał, że jeśli nic im się nie uda, można będzie mówić o bankructwie firmy. I nikt nie zauważył nowej sprzątaczki, która zaczęła cicho sprzątać odłamki i wycierać podłogę mokrą szmatką, a ona uważnie słuchała, co mówi Borys Lwowych, starając się nie przegapić ani słowa z jego wypowiedzi. Gdy skończył mówić, ze swojego miejsca podniósł się Władimir Metlicki. Borys Lwowych, proszę zrozumieć mnie dobrze, dzisiaj mieliśmy ciężki dzień i choć nie przyniósł on pożądanych rezultatów, Jestem pewien, że poradzimy sobie ze wszystkim i proponuję, abyśmy dzisiaj wszyscy poszli do domu i odpoczęli, jutro przyjść do pracy godzinę później, aby zdążyć się wyspać, a rano z nowymi siłami znów zabierzemy się za dokumenty. Borys Lwowych wierzę, że zrobimy wszystko, aby pana nie zawieść. Ten skinął głową i machnął ręką. Rozchodźcie się. Tatiana, sekretarka Borysa, zebrała wszystkie dokumenty, zaniosła je do gabinetu szefa, ułożyła stos na stole i pospieszyła opuścić biuro. Jako ostatni wyszedł sam Borys, ale gdy rano wszedł do swojego gabinetu, jego szczęka opadła z zdumienia. Na stole w miękkim fotelu dyrektora mocno spała sprzątaczka, kładąc pod głowę te same dokumenty, które sprawiły mu tyle problemów. Co to jeszcze jest? Wykrzyknął Borys, oszołomiony taką bezceremonialnością. Ksenia podniosła głowę i uśmiechnęła się. Ach, Borys Lwowych, dzień dobry. Pytam, co to jest? Zagrzmiał ponownie, tracąc poczucie rzeczywistości. Czy pani jest normalna? Jak się pani zachowuje? Znalazłam. Znowu się uśmiechnęła Ksenia. Borys zamilkł, zdezorientowany, nie wiedząc, co powiedzieć, ale dalsze słowa Ksenii i tak go zaszokowały. Przeliczyłam wszystko i znalazłam błędy, o których pan mówił. Mogę także zaproponować panu dwa warianty optymalizacji projektu, które uczynią go jeszcze bardziej atrakcyjnym dla inwestorów. Mówiła i mówiła, a on patrzył na nią i nie wierzył własnym uszom. Aby to wszystko zrozumieć, w końcu powiedział, potrzebne jest wykształcenie ekonomiczne. Mam ich dwa, powiedziała Ksenia poważnie. Jak? Sprzątaczka ma dwa wyższe wykształcenia? Jeszcze ekonomiczne. No. Sprzątaczka mi się nie rodzi, mimi się staje, westchnęła Ksenia. A jeśli interesuje pana moje wykształcenie, to mam za sobą matematykę na Uniwersytecie Moskiewskim. Jestem wykwalifikowanym matematykiem ze specjalizacją w dziedzinie ekonomii. A także zaocznie studiowałam na wydziale światowej ekonomii i międzynarodowych stosunków ekonomicznych. To tak dla siebie, dla duszy. Bardzo mnie ta tematyka interesowała. Dopiero teraz zorientowała się, że siedzi przed dyrektorem firmy w jego własnym fotelu, a on, jak chłopiec, stoi przed nią z otwartymi ustami. To szczególnie zmieszało Ksenię i pospieszyła wstać z miejsca, ale Borys natychmiast znów usadził ją na fotelu i usiadł obok. Opowiedź mi wszystko o sobie Ksenia Wiktorowna. Tak naprawdę nie ma co opowiadać. Tata zmarł, kiedy byłam bardzo mała, a mama szybko znalazła mu zastępstwo. Ale z ojczymem nie dogadywałam się, po prostu mnie nie znosił, jakoś przeszkadzałam mu. Mama się z nim nie kłóciła, i pewnego dnia, zostawiając mnie dziesięcioletnią pod opieką dziadka, wyjechali za granicę i więcej stamtąd nie wrócili. Mój dziadek był profesorem i uważał MGU za swój rodzinny dom. Czy to zaskakujące, że kiedy dorosłam, również tam poszłam i skończyłam go z wyróżnieniem? Dziadek bardzo mnie kochał, ale był całkowicie niepraktycznym człowiekiem, w przeciwieństwie do swojego syna. Ja, kiedy studiowałam, mieszkałam w akademiku MGU, ale ogólnie po uniwersytecie właściwie zostałam na ulicy. Dalej wszystko było banalne. Wyszłam za mąż, nie mając żadnego posagu, i rodzina mojego męża nigdy mi tego nie wybaczyła. Przez kilka lat starannie nastawiali go przeciwko mnie i w końcu przekonali, że jestem złą żoną, złą gospodynią i ogólnie nic nie warta. No tak, nie gotuję zbyt dobrze, tylko najprostsze potrawy, nic skomplikowanego, ale nigdy nie miałam okazji ćwiczyć się w tym. W moim życiu zawsze były stołówki lub kawiarnie, a po ślubie dla całej rodziny gotowała kucharka, ale to nieważne. Pracowałam w rodzinnej firmie męża. Prowadziłam księgi, ale tam było łatwo. Ksenia westchnęła i zamilkła, ale potem, spoglądając na Borisa, który słuchał jej z zainteresowaniem, kontynuowała. Dalej było jak w nieśmiesznym żarcie. Pewnego dnia weszłam do gabinetu męża i zastałam go z młodą sekretarką i odeszłam od niego. Próbowałam znaleźć pracę, ale rodzina męża stworzyła mi taką reputację, że wszyscy omijali mnie szerokim łukiem. Jak trendowatą, wszyscy bali się zatrudnić kłamcę i oszustkę. Tymczasem pieniądze, których i tak było mało, skończyły się i nie zostało mi nic innego, jak tylko zatrudnić się jako sprzątaczka lub dozorca. Wtedy właśnie natknęłam się na wasze ogłoszenie. To wszystko tutaj posłuchałam, o czym dyskutują wasi pracownicy, potem i wy sami dużo o tym mówiliście, i postanowiłam pomóc. I co, zrobiłaś to w kilka godzin? Nie, przez kilka nocy. Jak to nocy? Nawet do domu nie wracałaś. Ksenia uśmiechnęła się i wzruszyła ramionami. Nie mam domu, nocowałam na dworcach, a kiedy mnie tu przyjęliście, zaczęłam spać tutaj w poczekalni na kanapie. Poprosiłam stróża, żeby mnie nie wydawał taki miły wujek. Ksenia Wiktorowna, zaraz zbiorą się wszyscy moi ludzie, opowiesz im to samo. Znowu? zdziwiła się Ksenia. Nie mam na myśli to. Wskazał na stos papierów. A, tak, oczywiście, uśmiechnęła się Ksenia. Wszystko opowiem i pokażę. Boris wstał i rozłożył ręce. Nie, to jest jednak niewiarygodne, nigdy nie słyszałem o niczym podobnym. No dobrze, Ksenia Wiktorowna, zanim nasi pracownicy przyjdą, jest jeszcze trochę czasu, chodźmy teraz do butiku z modną odzieżą damską i coś dla ciebie wybierzemy. Nie możesz przecież występować przed ludźmi w tym uniformie, tym bardziej, że oferuję ci nową, dobrze płatną pozycję. Ksenia obejrzała się. No dobrze, nie chciałabym, żeby ktoś znowu pomyślał, że jestem żebraczką. To wspaniale, wykrzyknął Boris i uśmiechnął się. A jeszcze pół godziny później nie mógł oderwać wzroku od przemienionej Ksenii, której niebieski garnitur był niezwykle pasujący, doskonale uzupełniony przez szyfonową bluzkę. Ksenia, wyglądasz po prostu oszałamiająco, powiedział jej ona zawstydziła się, uśmiechnęła i podziękowała mu za zakupy. Zanim wrócili do biura, wstąpili do kawiarni na śniadanie, a potem Boris z prawdziwą przyjemnością obserwował zdumione twarze swoich współpracowników, którzy rozpoznawali, a zarazem nie rozpoznawali w eleganckiej businesswoman wczorajszą sprzątaczkę Ksenię. Zajęli miejsca w jej nowym biurze, a ona tak prosto i zrozumiałe wyjaśniała im istotę problemu z kalkulacjami i tak spokojnie zachowywała się, jakby pracowała tu sto lat. Wieczorem Boris podszedł do niej. Ksenia Wiktorowna, pojedziemy do domu. Do domu? zdziwiła się. Tak, kiwnął głową i wziął ją za rękę. Minęło kilka dni. Boris i Ksenia wrócili z spotkania z inwestorami, pełni entuzjazmu. Ich projekt bezapelacyjnie zajął czołowe pozycje, zostawiając daleko w tyle wszystkich konkurentów, w tym także jego rowa, który opuścił zebranie, nie czekając na jego zakończenie. Pracownicy przywitali ich brawami, a Boris od razu zorganizował dla wszystkich bufet. A jeszcze po trzech miesiącach wszyscy bawili się na ślubie Borisa i Ksenii i szczerze życzyli im szczęścia. Włodzimierz Metlicki zaprosił na taniec sekretarkę Tatianę. A może i my powinniśmy pójść za przykładem szefów? Zapytała go dziewczyna. Obiecuję, jeśli tylko złapiesz bukiet panny młodej, zażartował Włodzimierz. Daj spokój. A tak w ogóle, Boris i Ksenia to taka piękna para. Słuchaj, a słyszałeś o Elwirze? Nie, co z nią? Biegorowa za machinację trafiła do sądu i Elwira też jest zamieszana. Nawiasem mówiąc, teraz sprząta w centrum handlowym. Wyobrażasz sobie, poszliśmy z ludą wybrać prezent dla szefów i tam ją widzieliśmy. No i słusznie kiwnął głową Włodzimierz, została stara przy rozbitym korycie. Ej, patrz, teraz panna młoda będzie rzucać swój bukiet. Ale Tatiana już machała mu pożądanym trofeum.